Siema, z tej strony Mistof Hazmat, a dzisiaj przed wami odcinek z openingu tego oto Monopoly Sotowego. Odcinek będzie po prostu z prezentacji wszystkich rzeczy w środku. Monopoly zakupiłem jeszcze przed swoim wyjazdem wakacyjnym. Przyszło po około chyba tam do 2 tygodni szło. Przyszło bez problemu. Też to Monopoly chyba kosztuje około 150 zł, tak mi się wydaje. Też płacimy w dolarach za nie, jest dostępne na oryginalnej stronie Sota. Link oczywiście dam w opisie niżej, gdyby ktoś z was chciał sobie takie Monopoly zakupić. My już jesteśmy po otworzeniu go, także wiem, co jest w środku. Oprócz tego do Monopoly jest dodana papuga, którą aktualnie już możemy kupić w grze. Jest to Gold Case Macau, ale przez pewien czas było, że tak powiem, rzadkie. Aktualnie już jest dostępna do kupienia, więc jeżeli chodzi o item do Sota w postaci skina, nie jest on już żadnym ekskluzywem i jest dostępny też już do kupienia w grze, także nie kupujecie, że tak powiem, z tym Monopoly żadnego itemu, który jest jakby dostępny w grze. No i co, ja już przechodzę do prezentacji Monopoly i życzę wam miłego oglądania. A więc przechodzimy już do otwierania Monopoly. To będzie dzisiaj nasz nożyk. No i co, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, dobrze mnie słychać. Pewnie będzie to ASMR, bo innym lecimy mikrofonem niż zwykle. Możecie posłuchać pięknych odgłosów. Dobrze, no i więc tak. Cały Monopoly, tak jak widać, tutaj mamy oczywiście naszą instrukcję. Tutaj mamy jeszcze reklamę innych tych kart chyba Monopoly. Nie, to są te karty jakieś takie Trumps, one się nazywają. Nie, u nas to chyba nie jest za bardzo popularne. No i mamy samo Monopoly. Może najpierw przejdziemy do planszy, skoro jest na wierzchu, żeby ją zobaczyć. Plansza, są to wyspy z Sota i tutaj widzę, że są na bokach, tam gdzie zwykle mamy dworce, są frakcje do kupowania. Także całkiem spoko to wymyślili. No i wiadomo, tutaj cały środek, no to jest jakby mapka z Sota po prostu. Może też potem nagramy jakieś takie przebitki, żeby po kolei pokazać każdą jakby z tych miejscówek. Dobra, odkładamy planszę. Jak będzie chciał, to potem mówię. Zrobimy jeszcze do tego specjalne przebitki po prostu, żeby było to dobrze widać. Więc tak, tutaj wiadomo, mamy zestaw, takie standardowe domki, hotele, kostki. Niczym się to nie różni, więc nie będziemy tego odpalać, bo to w każdym Monopoly jest taką samą. Tu chyba mamy właśnie kartę z tego The Trumps. To widziałem też na stronie Sota. Mamy tutaj kartę z Krakenem. Jeżeli kogoś to interesują te karty, no to pewnie będzie spoko. Nie wiem, czy to jest rzadkie, czy nie. Pewnie jakaś taka zajawka a la reklama. Dobrze. Widzę, że ten nożyk już chyba nie będzie nam potrzebny, bo wszystko da się otworzyć bez tego. Otwieramy figurki. Jeżeli chodzi o figurki, to mamy, widzę, czaszkę. Mamy kompas. Mamy statek. Mamy Shroudbreakera, to jest z tego pierwszego Taila. Mamy świnie po prostu i mamy kapitańską skrzynkę. Spoko, bo myślałem, że będą plastikowe, a są naprawdę metalowe. Fajnie, je też potem na pewno nagramy przebitki, to sobie zobaczycie dokładnie każdą z nich. Też tutaj mamy taką lekką prowizorkę, mam nadzieję, że tak czy siak będzie to dobrze widać. No i tutaj widzę, że mamy... O! Tu jeszcze mamy kodzik na to Gold Macau. Pewnie jest od dołu, więc nie będę na razie pokazywał. Nie wiem, co z nim zrobię. Niech sobie na razie tutaj leży. Pewnie go zostawię na tak zwaną pamiątkę, bo teraz w Socie już ta papuga jest do kupienia. Ona była tylko limitowana chyba przez tam 6 miesięcy, zanim do sklepu nie trafiła. Ale wiadomo, jako kolekcjonerskie myślę, że będzie spoko za jakiś czas, żeby zachować sobie po prostu. No i dobrze, tu widzę, że mamy te karty wszystkie nasze z... No tak jak kupujemy w Monopoly z wyspami. Może w tą stronę pokażę, żeby było lepiej widać. Wiadomo, że każda z tych wysp po prostu ile się płaci. No to taki standard chyba w każdym Monopoly jest. No i tutaj z tego co widzę mamy karty te takie chyba jak szansa, co się dobiera. I pewnie te drugie, czyli tak, ale kasa społeczna, szansa i kasa społeczna. To się chyba tak nazywało w Monopoly. No i wiadomo, mam tutaj na przykład jakaś butelka, to wszystkie to są w ogóle wiadomość w butelce, to się tak nazywa tutaj. No i mamy na zasadzie zapłać 15, cofnij się 3 miejsca. No myślę, że będzie standardowo jak w każdym innym Monopoly. To też myślę, że zrobimy potem przebitkę. I mamy te drugie, to są karty Ateny. Też fajnie wyglądają, mamy różne na nich rzeczy. Na przykład ze Splash Tailem. O, taka karta.
I na niej jest na przykład, że dostajesz 10. A, sprzedałeś Rabbi Splash Tail'a, weź sobie 10 golda. Fajne. No i ostatnim elementem naszym, który jest w tym zestawie, a jednak będzie nam potrzebne, są to pieniądze po prostu. Także otwieramy te pieniądze. Tak jak widzicie, mamy jedynki, mamy piątki, mamy dziesiątki, dwudziestki, pięćdziesiątki, pewnie są setki jeszcze i pięćsetki. No i to chyba właściwie wszystko, jeżeli chodzi o to Monopoly. Ja sobie je kupiłem ze względu na to, że Monopoly w domu aktualnie nie mam, a też bardziej jako też może mój produkt taki kolekcjonerski, bo nigdy nic, że tak powiem, ze sklepu Sota sobie nie kupiłem. Także potem trzeba tutaj będzie, widać, rozłożyć te konkretne te miejsca i będzie można już grać. Także Monopoly moim zdaniem naprawdę spoko. I to będzie wszystko. Także to już w tym odcinku będzie wszystko. Oczywiście, jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i mam nadzieję, że filmik był zrobiony spoko. Trochę nie wiem, czy był on tak do końca profesjonalnie. Możecie zostawić opinię, że tak powiem, w komentarzu. I dajcie znać, czy tego typu odcinki byście chcieli. W razie co będziemy szukać jakichś kolejnych rzeczy, może starych, sotowych, które moglibyśmy kupić i sobie wspólnie otworzyć. Także trzymajcie się i do zobaczenia na streamach. Oczywiście link znajduje się w opisie. Trzymajcie się, pa pa!